Witam Państwa serdecznie w najnowszym wydaniu Info Dnia. Dzisiaj mamy 21 dzień marca. Zapraszam, Karolina Kletkiewicz. 21 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Zespołu Downa, co ma symboliczne znaczenie odnosząc się do trzeciego dodatkowego chromosomu w 21 parze, charakterystycznego dla tego zespołu. Dzień ten jest okazją do podnoszenia świadomości na temat osób z zespołem Downa oraz promowania włączenia społecznego i wsparcia dla osób z tym zespołem i ich rodzin. Dzisiaj możemy również zauważyć wiele osób noszących dwie różne skarpetki. Jest to symbol akceptacji, różnorodności i wyjątkowości, pokazujący wsparcie dla osób z zespołem Downa oraz ich bliskich. Na zdjęciu zobaczą Państwo grupę dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 właśnie z przeróżnych kolorowych, ale przede wszystkim nie do pary skarpetkach. Interwencje Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorcu Kujawskim. Wczoraj na Dekadziesiątce w Sorcu Kujawskim strażacy interweniowali przy dwóch zdarzeniach. Pierwsze związane było z rozlaniem substancji ropopochodnej na jezdni po 10.40, a drugie z kolizją samochodu osobowego z radiowozem przed 13.30. W obu przypadkach nie odnotowano poszkodowanych. Strażacy szybko zabezpieczyli miejsca zdarzeń i oczyścili jezdnię. Strajki rolników w naszej gminie. W ramach zgromadzenia publicznego na terenie gminy Solec Kujawskiej, które rozpoczęło się 20 marca o północy, planowane są dwie blokady drogi DK10. W miejscowości Przyłubie na rozwidleniu drogi krajowej DK10 i zjazdem do Solca Kujawskiego w drogę wojewódzką nr 394, przejazd w stronę Solca Kujawskiego lub w stronę Torunia będzie tylko możliwy pod eskortą policji. Będą przepuszczane samochody służb, samochody z osobami chorymi, samochody przewożące zwierzęta, samochody przepuszczane powinny mieć za szybą białą kartkę. Blokada drogi DK10 z drogą powiatową 01549C w stronę miejscowości Chrośna. Przejazd Solca Kujawskiego w stronę Bydgoszczy lub na odwrót będzie możliwy drogą krajową DK10, drogą powiatową 01546C przez miejscowość Otorowo oraz drogą powiatową 01547C. Telewizja Solec odwiedziła z kamerą Przyłubie, gdzie lokalnie rolnicy zorganizowali blokadę, protestując przeciwko Zielonemu Ładowi i importowi zboża z Ukrainy. Wysłuchajmy teraz fragmentów rozmowy z rolnikami, a pełny materiał będą mogli Państwo zobaczyć po naszym wydaniu wiadomości. Dzień dobry, Piotr Zwoiński. Jesteśmy na blokadzie drogi w Przyłubiu. Jest to cały czas kontynuacja strajku, który się rozpoczął w dniu wczorajszym. Zapytamy rolników, jakie są powody strajku i z czego to tak naprawdę wynika. No i oczywiście też zapytamy się o te wszystkie rzeczy, które pytają mieszkańcy Solca. Po co ten strajk i dlaczego takie utrudnienia? Dzień dobry, Błaszczyk Tomasz, rolnik z Kujawsko-Pomorskiego. Głównym powodem tej blokady jest tak zwany Zielony Ład, który Komisja Europejska, Unia Europejska chce wprowadzić w rolnictwie, ale nie tylko, bo Zielony Ład nie tyczy się tylko rolnictwa, ale również mieszkańców miast. Ja mam do panów takie pytanie w związku z tym. Zielony Ład został tak naprawdę wprowadzony już 2 lata temu. To komisarz Wojciechowski. Gdzie byliście wtedy, kiedy był wprowadzany i dyskutowany przez premiera Morawieckiego? Bo ja wtedy nie pamiętam, żeby były jakiekolwiek protesty. No chyba, że protestowaliście. Już właśnie to tłumaczę. Ja osobiście działam na rzecz rolnictwa jako społecznik od roku 2019 i od 2019 roku biorę udział w mniejszych lub większych protestach czy inicjatywach, które miały właśnie pokazać problemy. Właściwie ta blokada, ten strajk się skończy. Czy też macie w planach, że ewentualnie będziecie to przedłużać do momentu, kiedy faktycznie będą jakieś tam ustalenia, które będą Was satysfakcjonowały? Niedługo skończy się ta blokada. Wystarczy, że rząd wesprze swoich rolników i zrobi to, co my chcemy, żebyśmy pracowali na takich samych zasadach, jak Ukraina pracuje, z którą konkurujemy w tej chwili na naszym rynku. Jeśli oni mają środki chemiczne dozwolone, które u nas są zabronione, to my je stosujmy. My ich nie chcemy stosować, bo jeśli one szkodzą naszemu społeczeństwu, naszym soletczanom, to my ich nie chcemy stosować. My po prostu chcemy, żeby soletczanie mieli dobrą żywność, jedli dobre produkty. O to walczymy. I tu się chyba wszyscy zgodzą. Jeszcze musimy się dostosować do naszych unijnych wymogów, a nie odwrotnie. Ja mam do panów jeszcze jedno pytanie, bo czasami w telewizji czy w mediach pokazuje się różnego typu transparenty, gdzie no ktoś woła, żeby Putin tu zrobił porządek i tak dalej. Chciałbym, właśnie, żebyście powiedzieli. To jest prowokacja, odcinamy się od takich słów. Wiemy, co ten pan zrobił i co ten pan robi, ale nigdy nie będziemy tolerować takich haseł, takich słów. Nie jesteśmy po to tutaj, żeby tolerować nienawiść ludzką, nie wiem, nakłaniać kogokolwiek do czegokolwiek złego. Jesteśmy po to, że protestujemy tu w swojej własnej sprawie, ale nie tylko.
chodzi nam o ten zielony ład, którego nikt nie rozumie i każdy nam wytyka, że my go nie rozumiemy. Ten zielony ład dotknie nas wszystkich. Prędzej czy później. Jeszcze może jedno ja bym chciał zdementować, bo wszyscy mówią, że my protestujemy przeciwko ukraińskim rolnikom. Nie. Przeciwko prawdziwym ukraińskim rolnikom my nie protestujemy, bo oni mają dokładnie takie same problemy jak my. Czyli borykają się z wielkimi agroholdingami. Tam ukraińscy rolnicy, co tam średnie gospodarstwo, takie normalne, ma tam 200 do 400 hektarów, oni nie mają gdzie sprzedać swojego zboża. Bo jedyne skupy, które tam funkcjonują, są w rękach agroholdingów. Kupują te zboże za ułamek ceny. I oni muszą je sprzedać. A jak nie mają pieniędzy, żeby gospodarstwo funkcjonowało, co wtedy robią? Sprzedają ziemię. Komu? Agroholdingom. I koło się zamyka. Panowie, dziękuję, że trochę czasu żeście poświęcili na ten króciutki wywiad. Ja życzę powodzenia i żeby to wszystko się po prostu dobrze zakończyło. Dziękuję panu bardzo. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Solca. Muzeum Solca im. Księcia Przemysła zaprezentowało wczoraj nową wystawę czasową 150 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim, która rzuca światło na historię najstarszej placówki edukacyjnej w mieście, nazywanej Staruszką Jedynką. Ekspozycja zawiera bogaty zbiór zdjęć, świadectw, dawnych sprzętów szkolnych i elementów uczniowskiego ubioru. Jest to jeden z elementów obchodów 150-lecia istnienia szkoły, które uroczyście odbędą się 13 kwietnia. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do początku maja. W marcu otwieramy wystawę czasową w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, natomiast część obchodów odbędzie się w kwietniu w Szkole Podstawowej nr 1. O tym na pewno powie jeszcze Państwu Pani Dyrektor Małgorzata Niedźwiecka, która jest tutaj u nas gościem. Od razu chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 za nieskrępowany i wolny dostęp do materiału, dzięki którym było możliwe lepsze przygotowanie tej wystawy. Dlatego dzisiaj naprawdę ta wystawa jest dla mnie wyjątkowa i naprawdę jeszcze raz ogromne podziękowania dla Państwa i ogromne podziękowania na ręce Pani Burmistrz, że powstała piękna nowa szkoła, która dzisiaj naprawdę jest wykorzystywana. Myślę, że docelowo dzisiaj ma 680 uczniów, ale docelowo będzie miała 1000. I będzie rosła w siłę, zawsze będzie pielęgnowana tradycja. No i za to nam Państwo musicie też wybaczać, że tą tradycję to naprawdę mamy wszyscy w sercach, w myślach, w mowie. No i myślę, że następny dyrektor po mnie też będzie pielęgnował, bo już ma takich nauczycieli, którzy pewnie będą go do tego zmuszać. Innego wyjścia pewnie nie ma. Sport. Wczorajszy mecz trzeciej ligi pomiędzy Stolem Gniewino a Unią Drobek z Solec Kujawski zakończył się remisem 0-0. Unia Drobek z Solec Kujawski wróciła do domu z jednym punktem, zajmując obecnie 17 miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. KS Unia Solec Kujawski w następnym meczu zmierzy się z Polonią Środa Wielkopolska dnia 23 marca o godzinie 15. A teraz kilka słów o pogodzie. Jutro w Solcu Kujawskim prognozowana jest pochmurna pogoda z maksymalną temperaturą 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu z prędkością od 15 do 25 km na godzinę. Wilgotność powietrza osiągnie poziom 78%, natomiast w nocy możliwe są opady deszczu. Na koniec przypominamy o możliwości przesyłania pytań do kandydatów na burmistrza, które zostaną zadane na debacie 2 kwietnia. Pytania można zadawać w komentarzu pod postem na Facebooku o debacie, bądź przesyłać na maila debata@tvsolec.pl. Debatę obejrzą Państwo w telewizji oraz na naszym kanale YouTube. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę miłego i spokojnego wieczoru. Karolina Kletkiewicz.